jak bardzo kochasz mnie. Jezu, Ty masz moc. Męczeństwo Polaków na wschodzie to karta w naszej historii niedawno odkryta. To trwające 50 lat kłamstwo w historii Biała Plama. Dziś, kiedy możemy o tym głośno mówić, jaką postawę mamy przyjąć wobec oprawców? Wybaczmy winowajcom, lecz nie wolno nam zapomnieć. Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie. Akt pamięci, przebaczenia i zawierzenia, złożony dnia 8 kwietnia 1993 roku na Jasnej Górze, podczas pielgrzymki rodzin katyńskich. Tylko Ty, Boże, wiesz, ile my cierpieliśmy. Tylko Ty możesz dotknąć niezawiśnionych ran naszych serc, które pamiętają. Tak nam trudno zapomnieć. Tę okrutną nienawiść. Tę dramatyczną śmierć naszych najbliższych, a potem kłamliwe milczenie. Okrutną perwersję prawdy. Tchórzostwo wielkich mocarstw, które ugięły się w lęku przed bolszewickim opętaniem i zamilkły, chociaż znamy prawdę. I te wszystkie prześladowania we własnym kraju, które dotykały każdego, kto śmiał się mówić prawdę i bronić wolności. To wszystko pamiętamy i przynosimy Ci dzisiaj, Boże, ten wielki ciężar. Składamy go tutaj na Jasnej Górze Zwycięstwa, u stóp Matki Twojego Syna, Pani naszej jasnogórskiej. Matko, która stałaś pod krzyżem Syna, Ty rozumiesz, co to znaczy ból ponad siły. Pomóż nam przebaczyć. Pamiętając wszystkie cierpienia i doświadczenia, w imię Jezusa Chrystusa Miłosiernego, przebaczamy. Jako dzieci milenijnego narodu polskiego, przebaczamy. Jako spadkobiercy tych, którzy życie swoje oddali za Polskę, przebaczamy. Wszystkim oprawcom i katom wykonującym wyroki, przebaczamy. Wszystkim kłamcom i tchórzom, przebaczamy. Wszystkim naszym rodakom, którzy zaprzedali się obcej mocy i gnębili swoich, przebaczamy. I tym, którzy dzisiaj tak łatwo zapominają i tak małodusznie zaniedbują obowiązek odnalezienia i uczczenia tych, którzy nie szczędzili życia dla ojczyzny, przebaczamy. Wszystkim naszym winowajcom, wszystkim bez wyjątku, każdemu, przebaczamy. A Ty, Panie, odpuść nam, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem wydarzyła się jedna z największych tragedii w historii Polski. W drodze do katyńskiego lasu zginęło 96 osób tworzących duchową elitę współczesnej Polski. W tym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką. Prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Posłowie, senatorowie,
dowódcy wojsk, kapłani, liderzy środowisk patriotycznych, biskupi, rodziny kapłańskie, załoga samolotu, a nierzadko nawet nasi przyjaciele, znajomi. W tamtej godzinie narodowej tragedii zadrżały polskie serca. Popłynęły łzy, słowa czystej modlitwy. Tamtego wiosennego poranka staliśmy się dziedzicami. Dziedzicami ich testamentu. Dziedzicami testamentu tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Testamentu ich miłości i służby. Ty wiesz, czy ją nosisz koronę? Tak, królewską. Więc leć nad Warszawę, gdzie był cud nad Wisłą. Leć nad jasną górę zwycięstwa. Tam, gdzie papież, tam, gdzie młodzież. Tam, gdzie Polska się przemienia i skąd zawsze wraca lepsza. I poszybuj wysoko, wysoko aż ku obłokom. I zwal się z deszczem, z piorunem, z potokiem i odnów oblicze ziemi, tej ziemi. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przybliżenie nam pewnych faktów historycznych i przekazanie w takiej formie dostępnej w naszej zadumie, żebyśmy godnie przeżyli tę dzisiejszą uroczystość.